Niestety nie posiadamy zbyt wielu informacji o elementach wyposażenia pałacu, które zostały bezpowrotnie zniszczone lub rozgrabione. Zachowało się tylko jedno zdjęcie, na którym widoczne jest wyposażenie sali kominkowej, w której się znajdujemy. Łatwo się domyśleć, dlaczego wnętrze nosi taką nazwę. Naszą uwagę od razu zwraca pięknie dekorowany kominek. Podczas prac konserwatorskich to właśnie dzięki tej odnalezionej fotografii udało się odtworzyć jego brakujące elementy. Kominek stanowi integralny element barokowego wystroju sali i jest najstarszą zachowaną częścią wyposażenia pałacu. W końcu lat 90. został mocno uszkodzony. Ukradziono rzeźbione w kamieniu profilowane obramienie paleniska, niszcząc część dekoracji sztukatorskiej. Dzięki zachowanemu zdjęciu możliwa była bardzo wierna rekonstrukcja muszli nad paleniskiem. Kominek zdobiła też bogata dekoracja kolorystyczna. Skąd o tym wiemy? Badania stratygraficzne, czyli mikroskopowe badania warstw malarskich, wykazały, że kominek był wielokrotnie przemalowywany. Jego powierzchnie pokrywały głównie farby klejowe i olejne, używane również do malowania ścian pomieszczenia. Warstwy farb mocno zniekształcały i zacierały precyzyjnie wykonane elementy dekoracji sztukatorskich. Dzięki tym badaniom udało się też zbadać najwcześniejszą warstwę malarską w kolorze szarym, której niewielkie fragmenty zachowały się po bokach kominka. Jest to tak zwana marmoryzacja, czyli namalowanie faktury marmuru, który miał imitować marmurową obudowę. Natomiast nad paleniskiem dominują różne odcienie błękitów, beżu, szarości, również czerwieni i różu. Kolorystyka kominka w sposób ścisły nawiązywała zapewne do jednej z barw tła pano malowanego na ścianach sali, które odkryto podczas prac konserwatorskich. Są to wysokiej jakości polichromie i dekoracje typowe dla rokoka. Rokaj, czyli kogucie grzebienie, elementy florystyczne, które stanowiły pierwotny wystrój malarski pałacu. Fundacja Pałac w Powiatłach starała się zachować jak najwięcej odkrytych, oryginalnych elementów. Mogą je Państwo zobaczyć na dole przy drzwiach wejściowych do sali, jak również obok drzwi przy kominku. Tam, gdzie dekoracja się nie zachowała, zastosowano jednolity kolor ściany, nawiązujący do kolorystyki, która występowała na kominku i na polichromiach. Rozejrzyjmy się jeszcze po stylowym wnętrzu. Jest ono wyposażone w piękne meble z epoki. Być może w takich wnętrzach przebywała pewna interesująca dama, która przez pewien czas była mieszkanką pałacu. O kim mowa? W czasie rządów na Bojadłach Rudolfa von Kotwitz stałym gościem, a przez pewien czas również stałą mieszkanką rezydencji, była znana w Niemczech poetka Anna Luisa Karsz, która dzięki protekcji bojadelskiego dziedzica trafiła na berliński dwór samego króla Prus, Fryderyka II Wielkiego. Więcej o poetce mogą Państwo przeczytać na tablicy. Opuśćmy tymczasem salę kominkową i zajrzyjmy jeszcze do sali kolumnowej. Po wejściu do sali proszę uruchomić kolejne nagranie. Jesteśmy w sali kolumnowej. Układ pomieszczenia wskazuje, że pierwotnie pomieszczenie to musiało być większe. Podczas powojennej zawieruchy wydzielono z niego część kuchenną na potrzeby stołówki, o czym świadczy winda towarowa za drzwiami i powojenna płytka na podłodze, która przypomina nam o czasach, kiedy to zniknęli stąd bezpowrotnie dawni właściciele pałacu. Przy suficie kończy się również faceta, o której wspominałam Państwu w holu głównym, co oznacza, że ta ściana jest wtórna. Gzyms, który widzimy, jest gzymsem iluzjonistycznym, namalowanym przez konserwatorów, żeby optycznie zamknąć przestrzeń sali. Sala kolumnowa była bogato dekorowana malowidłami ściennymi z motywem błękitnych kolumn jońskich, połączonych festonami z liści wawrzynu. Tego rodzaju wystrój malarski powszechny był w architekturze baroku. Stan zachowania odsłoniętych historycznych polichromii był zły. W wyniku kolejnych remontów i przekształceń sal nastąpił szereg uszkodzeń zarówno w obrębie barokowego opracowania tynkarskiego, jak i warstwy malarskiej. Część dekoracji uległa nieodwracalnemu zniszczeniu. W formie czytelnej zachowało się szacunkowo około 50% historycznej, polichromowanej powierzchni. Zniszczenia miały zapewne związek z działalnością kolejnych właścicieli pałacu, przekształcających pomieszczenia zgodnie ze swoimi potrzebami. Najbardziej uszkodzone zostały partie malowideł pod gzymsem oraz dolne przypodłogowe, a na ścianie wschodniej również partie centralne. Stan zachowania polichromii po odsłonięciu można zobaczyć na dwóch ścianach, na których dekoracja została poddana minimalistycznej konserwacji zachowawczej, to jest oczyszczona i wzmocniona. Natomiast malowidło na ścianie od strony tarasu poddane zostało całkowitej restauracji z rekonstrukcją brakujących fragmentów. Przyznają Państwo, że efekt wielomiesięcznej pracy konserwatorów robi wrażenie. Przeprowadzone śledztwo konserwatorskie na podstawie zastosowanych technik malarskich i pigmentów stosowanych w danym okresie
pozwoliło też ustalić czas powstania polichromii na XVIII wiek. Pałac zmieniał funkcję. Różni byli jego właściciele. Natomiast od czasów wojny zawsze były to instytucje o charakterze kulturalno-oświatowo-wychowawczym, co pozwoliło uniknąć drastycznych przebudów wewnątrz pałacu. Celem Fundacji Pałac Bojadła jest przedłużenie tej tradycji, czyli kontynuowanie funkcji publicznych z naciskiem na odtworzenie stanu pałacu w jak najbardziej pierwotnej formie.